Zapiszmy równość f od x równe g. Od x. Podstawmy wzory funkcji. I tutaj zaproponuję Wam rozwiązanie tego równania w taki sposób, że na początek usuniemy ułamki z tego równania. Będzie się łatwiej liczyło dzięki temu. Zauważmy, że Najmniejszym wspólnym mianownikiem dla tych trzech liczb jest 12. To oznacza, że tutaj mnożymy przez 12, tutaj, tutaj i tutaj. I teraz skracam. 12, 3, 12, 2, 4 z 12. <śmiech> <śmiech> Zostało nam. 4x kwadrat, odjąć 12x, to się równa 6x kwadrat, odjąć, tu mamy wymnożyć tą trójkę z tą trójką, więc zostawiamy minus 9x. Następnie wszystkie elementy, które widzimy po prawej stronie, przeniesiemy na lewą stronę. To są wyniki tych przenosin. No i teraz może jeszcze pomnóżmy obustronnie równanie przez minus 1, żeby te minusiki zniknęły. O, w ten sposób. Takie równanie kwadratowe możemy oczywiście rozwiązywać za pomocą delty, ale łatwiej będzie, jeżeli wyłączymy x przed nawias. To wyłączanie x to jest tak, jakbyśmy dzielili każdy wyraz przez x. I wówczas to, co nam z tego dzielenia zostaje, to wpisujemy do nawiasu. No i teraz mamy iloczyn dwóch liczb. Pierwsza liczba jest x, druga liczba jest 2x dodać 3. I musimy sprawdzić, kiedy ten iloczyn jest równy 0. No wtedy, gdy pierwsza liczba będzie zerem lub druga liczba będzie 0. Tak, jedna z tych liczb, z tych czynników musi być równa 0, żeby otrzymać 0. No i wówczas o, tutaj w tym równaniu jeszcze otrzymamy rozwiązanie. Minus 3 drugie. Więc te funkcje, tutaj może zapisz odpowiedź. Te funkcje mają identyczne wartości wtedy i tylko wtedy, gdy x równa się 0 lub x równa się minus 3 drugie. No to chodźmy dalej.